Wokulski szedł polami elizejskimi i odurzał się ruchem nieskończonych sznurów karet i powozów, między którymi przesuwali się jeźdźcy i amazonki, szedł odpędzając od siebie posępne myśli, które krążyły nad nim jak stada nietoperzów. Szedł i lękał się spojrzeć za siebie. Zdawało mu się, że na tej drodze, kipiącej przepychem i weselem, on sam jest jak zdeptany robak który wlecze za sobą wnętrzności. Dotarł do łuku gwiazdy i powoli zawrócił się z powrotem. Gdy znowu dosięgał Placu Zgody, zobaczył poza tujeryjskim ogrodem ogromną czarną kulę, która szybko szła w górę, zatrzymała się pewien czas i powoli opadła na dół. Ach, to tu jest balon Gifarda, pomyślał. Szkoda, że nie mam dziś czasu z placu skręcił w jakąś ulicę, gdzie na prawo ciągnął się ogród oddzielony żelaznymi sztachetami i słupami, na których stały wazony, a na lewo szereg kamienic z półokrągłymi dachami, z lasem kominów i kominków, z niekończącymi się balustradami. Szedł powoli i z trwogą myślał, że ledwie po ośmiogodzinnym pobycie Paryż zaczyna go nudzić. Ba, szepnął. A wystawa? A muzea? A balon? Idąc wciąż ulicą Rivoli około siódmej dotarł do placu, na którym wznosiła się samotna jak palec wieża gotycka otoczona drzewami i niskim płotem sprętów żelaznych. Stąd znowu rozbiegło się kilka ulic, wokulski uczuł znużenie. kiwnął na fiakra i po upływie pół godziny znalazł się w hotelu, spotkawszy po drodze znajomą już bramę saint -Denis. Sesja z fabrykantami okrętów i odnośnymi inżynierami przeciągnęła się do północy przy udziale bardzo wielu butelek szampana. Wokulski, który musiał wyręczać w rozmowie Suzina i robił dużo notatek, dopiero przy tej pracy uspokoił się zupełnie. Rześko pobiegł do swojego numeru i zamiast dręczyć się lustrem, wziął do poduszki plan Paryża umieszczony w przewodniku. Bagatela, mruknął. Około stu wiorst kwadratowych powierzchni, dwa miliony mieszkańców, kilka tysięcy ulic i kilkanaście tysięcy powozów publicznych. Potem przejrzał długi spis najznakomitszych budowli paryskich i ze wstydem pomyślał, że chyba nigdy nie zorientuje się w tym mieście. Wystawa, Notre-Dame, hale centralne, plac Bastylii, Magdalena, ścieki. No, dajcie mi spokój! mówił. Zgasił świece. Na ulicy było cicho, przez okno napływał szary blask świateł, odbitych chyba od obłoków. Ale Wokulskiemu szumiało i dzwoniło w uszach, a przed oczyma ukazywały mu się to ulice gładkie jak posadzka, to drzewa otoczone żelaznymi koszykami, to gmachy budowane z ciosowego kamienia, to znowu ciżba ludzi i powozów, wychodzących nie wiadomo skąd i biegnących nie wiadomo dokąd. Przypatrując się tym pieszchliwym widziadłom, usypiał i myślał, że jednak ten pierwszy dzień w Paryżu upamiętni mu się na całe życie. Potem marzyło mu się, że to morze domów i las posągów i nieskończone szeregi drzew zwalają się na niego i że on sam już śpi w niezmiernym grobowcu samotny, cichy, prawie szczęśliwy. Śpi. O niczym nie myśli, o nikim nie pamięta i tak przespałby wieki, gdyby ach, nie ta kropla żalu, która leży w nim czy obok niego, tak mała, że jej nie dojrzy ludzkie oko, a tak gorzka, że mogłaby cały świat zatruć. Od dnia, w którym po raz pierwszy skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla Wokulskiego życie prawie mistyczne. Poza obrębem kilku godzin, które poświęcał naradom Suzina z budowniczymi okrętów, Wokulski był zupełnie swobodny i używał tego czasu na najnieporządniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jakąś miejscowość według alfabetu w przewodniku i, nawet nie patrząc na plan, jechał tam otwartym powozem. Wdrapywał się na schody, obchodził gmachy, przebiegał sale zatrzymywał się przed ciekawszymi okazami i tym samym fiakrem wynajętym na cały dzień przenosił się do innej miejscowości, znowu według alfabetu. A ponieważ największym niebezpieczeństwem, jakiego lękał się, był brak zajęcia, więc wieczorami oglądał plan miasta, wykreślał już obejrzane punkta i robił notatki. Niekiedy w wycieczkach towarzyszył mu Gimard i prowadził go do miejsc, o których nie wspominają przewodniki do składów kupieckich, do warsztatów fabrycznych, do mieszkań rękodzielników, do kwater studenckich, do kawiarni i restauracji na ulicach czwartego rzędu. I tu dopiero Wokulski poznawał właściwe życie Paryża. W ciągu tych wędrówek wchodził na wieże saint Notre-Dame i Panteonu, wjeżdżał windą na Trocadero, zstępował do ścieków paryskich i do ozdobionych trupimi głowami katakumb, zwiedzał wystawę powszechną, Louvre i Cluny, lasek buloński i cmentarze, kawiarnie de la Rotonde, du Grand Balcon i fontanny, szkoły i szpitale, Sorbonę i sale Fechtunku, hale i konserwatorium muzyczne, bydło bujnie i teatry, giełdę, kolumnę lipcową i wnętrza świątyń. Wszystkie te widoki tworzyły dookoła niego chaos, któremu odpowiadał chaos panujący we własnej duszy. Nieraz przebiegając myślą oglądane przedmioty od placu wystawy, mającego dwie wiorsty w obwodzie, do perły w koronie burbonu, w niewiększej od ziarna grochu, pytał, czego ja chcę. I okazywało się, że nie chciał niczego. Nic nie przykuwało jego uwagi, nie przyspieszało bicia serca, nie pobudzało go do czynów. Gdyby za cenę pieszej podróży od cmentarza Montmartre do cmentarza Montparnasse ofiarowano mu cały Paryż pod warunkiem, żeby go to zajęło i rozgrzało, nie przeszedłby tych pięciu wiorst. Przechodził zaś ich dziesiątki dziennie dlatego tylko, ażeby zagłuszyć wspomnienia. Nieraz zdawało mu się, że jest istotą, która dziwnym zbiegiem wypadków urodziła się przed kilkoma dniami tu, na bruku paryskim, i że wszystko, co mu przychodziło na pamięć, jest złudzeniem, jakimś snem przedbytowym, który nigdy nie istniał w rzeczywistości. Wówczas mówił sobie, że jest zupełnie szczęśliwy. Jeździł z jednego końca Paryża na drugi i, jak szaleniec garściami, rozrzucał luidory. Wszystko jedno, mruczał. Ach, gdyby tylko nie ta kropla żalu, tak mała, a tak gorzka. Czasami na tle szarych dni, w których zdawało mu się, że na jego głowę wali się cały świat pałaców, fontan rzeźb, obrazów i machin, trafiał się wypadek, który przypominał mu, że on nie jest złudzeniem, ale rzeczywistym człowiekiem, chorym na raka w duszy. Był raz w teatrze Varieté na ulicy Montmartre o paręset kroków od swego hotelu. Miano grać trzy wesołe sztuczki, między nimi jedną operetkę. Poszedł tam, ażeby odurzyć się błazeństwem, i prawie natychmiast po podniesieniu kurtynu usłyszał na scenie frazes, wypowiedziany płaczliwym głosem: Kochanek wszystko wybaczy kochance, wyjąwszy drugiego kochanka. Niekiedy trzeba wybaczyć trzech albo czterech. Odezwał się ze śmiechem siedzący obok niego francuz. Wokulski uczuł brak powietrza. Zdawało mu się, że ziemia rozstępuje się pod nim i sufit upada na niego. Nie mógł wytrzymać w teatrze. Wstał z krzesła, na nieszczęście położonego gdzieś we środku teatru i oblany zimnym potem, depcząc po nogach sąsiadów, uciekł z przedstawienia. Biegł w stronę hotelu i wpadł do pierwszej narożnej kawiarni. O co go pytano, co odpowiedział, nie pamięta. Wiedział tylko, że podano mu kawę i karawkę koniaku naznaczoną kreskami, które odpowiadały objętości kieliszka. Wokulski pił i myślał. Starski to jest ten drugi kochanek, Ochocki trzeci, a Rossi, Rossi, któremu ja urządzałem klakę, i znosiłem mu do teatru prezenta, czymże on był, głupi człowieku. Ależ to jest mesalina, jeżeli nie ciałem, to duchem i ja, ja mam szaleć dla niej, I ja? Czuł, że oburzenie uspokaja go. Gdy przyszło do rachunku, przekonał się, że karawka była pusta. Jednakże ten koniak uspokaja, pomyślał. Odtąd ile razy przypomniała mu się Warszawa albo ile razy spotkał kobietę mającą coś szczególnego w ruchach, w ubiorze czy fizjonomii, wpadał do kawiarni i wypijał karawkę koniaku. Tylko wówczas śmiało przypominał sobie pannę Izabelę i dziwił się, że taki jak on człowiek mógł kochać taką jak ona kobietę. Przecież chyba zasługuje na to, Myślał, ażebym był pierwszym i ostatnim. Karawka koniaku wypróżniała się, a on opierał głowę na rękach i drzemał ku wielkiej uciesze garsonów i gości. I znowu po całych dniach zwiedzał wystawę, muzea, studnie artezyjskie, szkoły i teatry nie dlatego, ażeby coś poznać, ale ażeby zagłuszyć wspomnienia. Powoli na tle głuchych i nieokreślonych cierpień poczęło się w nim rodzić pytanie, czy istnieje jaki porządek w budowie Paryża? Czy jest przedmiot, z którym można by go porównać i ład, pod który dałoby się go podciągnąć? Widziany z panteonu i Trocadero Paryż przedstawiał się jednakowo. Było to morze domów przecięte tysiącem ulic, nierówne dachy wyglądały jak fale, kominy jak odpryski, a wieże i kolumny jak większe fale. Chaos, mówił Wokulski. Zresztą nie może być inaczej tam, gdzie zbiegają się miliony usiłowań. Wielkie miasto jest jak obłok kurzu, ma przypadkowe kontury, lecz nie może mieć logiki. Gdyby ją miało, już od dawna wykryliby ten fakt autorowie przewodników, bo i od czegóż oni są. I przyglądał się planowi miasta, wyśmiewając własne wysiłki. Tylko jeden człowiek, i w dodatku genialny człowiek, może wytworzyć jakiś styl. Jakiś plan, myślał, ale żeby miliony ludzi pracujących przez kilka wieków i niewiedzących jeden o drugim, wytworzyło jakąś logiczną całość, jest to wprost niepodobne. Powoli jednakże ku największemu zdziwieniu, spostrzegł, że ów Paryż, budowany przez kilkanaście wieków, przez miliony ludzi niewiedzących o sobie i nie myślących o żadnym planie, ma jednakże plan, tworzy całość. Nawet bardzo logiczną. Uderzyło go naprzód to, że Paryż jest podobny do olbrzymiego półmiska o dziewięciu wiorstach szerokości z północy na południe i o jedenastu długości ze wschodu na zachód. Półmisek ten w stronie południowej jest pęknięty i przedzielony sekwaną, która przecina go łukiem biegnącym od kąta południowo-wschodniego przez środek miasta i skręca do kąta południowo-zachodniego. Ośmioletnie dziecko mogłoby wyrysować taki plan – no dobrze myślał wokulski, ale gdzież tu jest jakiśkolwiek ład w ustawieniu osobliwych budynków? Notre Dame w jednej stronie, Trocadero w innej stronie, a Louvre, a Giełda, a Sorbona, chaos i tyle. Lecz gdy pilniej zaczął rozglądać się w planie Paryża, spostrzegł to, czego nie dojrzeli rodowici Paryżanie, co byłoby mniej dziwne, ani nawet karl Bedecker, roszczący sobie prawo do orientowania się po całej Europie. Paryż, pomimo pozornego chaosu, ma plan, ma logikę. Chociaż budowało go przez kilkanaście wieków miliony ludzi niewiedzących o sobie i bynajmniej nie myślących o logice i stylu. Paryż posiada to, co można by nazwać kręgosłupem, osią krystalizacji miasta. Lasek Vincennes leży w stronie południowo-wschodniej, a kraniec lasku bulońskiego w północno-zachodniej stronie Paryża. Otóż owa oś krystalizacji miasta podobna jest do olbrzymiej gońsiennicy, mającej prawie sześć wiorst długości, która znudziwszy się w lasku Vincennes, poszła na spacer do lasku bulońskiego. Ogon jej opiera się o plac Bastylii, głowa o łuk gwiazdy, korpus, prawie przylega do sekwany. Szyję stanowią pola elizejskie, gorset tujerii i Louvre, ogonem jest ratusz. Notre Dame i nareszcie kolumna lipcowa na placu Bastylii. Gąsienica ta posiada wiele nóżek krótszych i dłuższych. Idąc od głowy, pierwsza para jej nóżek opiera się na lewo o pole Marsowe, pałac Trocadero i wystawę, na prawo aż o cmentarz Montmartre. Druga para, nóżki krótsze, na lewo sięga do Szkoły Wojskowej, Hotelu Des Invalides i Izby Deputowanych, na prawo. Kościoła Magdaleny i Opery. Potem idzie wciąż ku Ogonowi na lewo Szkoła Sztuk Pięknych, na prawo Palais Royal, Bank i Kiełda, na lewo Institut de France i Mennica, na prawo hale centralne, na lewo Pałac Luksemburski, Muzeum Klinii i Szkoła Medyczna, na prawo Plac Republiki z koszarami księcia Eugeniusza. Niezależnie od osi krystalizacyjnej i prawidłowości w ogólnym konturze miasta, Wokulski przekonał się jeszcze, o czym zresztą mówiły przewodniki, że w Paryżu istnieją całe dziedziny prac ludzkich i jakiś porządek w ich układzie. Pomiędzy Placem Bastylii i Placem Rzeczypospolitej skupia się przemysł i rzemiosło. Naprzeciw nich, po drugiej stronie sekwany, leży dzielnica łacińska gniazdo uczących się i uczonych. Między operą, placem Rzeczypospolitej i sekwaną gromadzi się handel wywozowy i finanse. Między Notre-Dame, Instytutem Francuskim i Cmentarzem Montparnasse gnieżdżą się szczątki arystokracji rodowej. Od opery do łuku gwiazdy ciągnie się dzielnica bogatych dorobkiewiczów, a naprzeciw nich, po lewej stronie sekwany, obok hotelu inwalidów i szkoły wojskowej, jest siedziba militaryzmu i wszechświatowych wystaw. Obserwacje te zbudziły w duszy Wokulskiego nowe prądy, o których pierwej nie myślał albo myślał niedokładnie. Zatem wielkie miasto, jak roślina i zwierzę, ma właściwą sobie anatomię i fizjologię. Zatem praca milionów ludzi, którzy tak głośno krzyczą o swojej wolnej woli, wydaje te same skutki, co praca pszczół budujących regularne plastry, mrówek wznoszących ostrokrężne kopce. Albo związków chemicznych układających się w regularne kryształy. Nie ma więc w społeczeństwie przypadku, ale nieugięte prawo, które jakby na ironię z ludzkiej pychy tak wyraźnie objawia się w życiu najkapryśniejszego narodu Francuzów. Rządzili nimi Merowingowie i Karlowingowie, Bourboni i Bonapartowie. Były trzy republiki i parę anarchii. Była inkwizycja i ateizm. Rządcy i ministrowie zmieniali się jak krój sukien albo obłoki na niebie. Lecz pomimo tylu zmian, tak na pozór głębokich, Paryż coraz dokładniej przybierał formę półmiska rozdartego przez Sekwanę. Coraz wyraźniej rysowała się na nim oś krystalizacji, biegnąca z Placu Bastylii do Łuku Gwiazdy. Coraz jaśniej odgraniczały się dzielnice – uczona i przemysłowa, rodowa i handlowa, wojskowa i dorobkiewiczowska. Ten sam fatalizm spostrzegł Wokulski w historii kilkunastu głośniejszych rodzin paryskich. Dziad jako skromny rzemieślnik pracował przy ulicy Temple po 16 godzin na dobę. Jego syn skąpawszy się w cyrkule łacińskim założył większy warsztat przy ulicy Świętego Antoniego. Wnuk jeszcze lepiej zanurzywszy się w naukowej dzielnicy przeniósł się jako wielki handlarz na bulwar poisonier, zaś prawnuk już jako milioner zamieszkał w sąsiedztwie pól elizejskich po to, ażeby jego córki mogły chorować na nerwy przy bulwarze Saint-Germain. I tym sposobem ród spracowany i zbogacony około Bastylii, zużyty około Tuileries, dogorywał w pobliżu Notre Dame. Topografia miasta odpowiadała historii mieszkańców. Wokulski rozmyślając o tej dziwnej prawidłowości w faktach uznawanych za nieprawidłowe, przeczuwał, że jeżeli co mogłoby go uleczyć z apatii, to chyba tego rodzaju badania. Jestem dziki człowiek, mówił sobie, więc wpadłem w obłęd, ale wydobędzie mnie z niego cywilizacja.